Dzień dobry. Witam się z Wami w nowym studio, w którym pierwszy raz dzisiaj nagrywam praktykę online. I witam się po raz kolejny z moim zestawem do nagrywania praktyki online. Zapraszam na zajęcia jogi. Dzisiaj będzie hatha yoga. Będziemy wzmacniać mięsień biodrowo-lędźwiowy i generalnie będziemy przygotowywać się do pozycji navasany, czyli pozycji statku. To, co może Wam się przydać, to dwa koce, dwa klocki, pasek i być może wałek. Wałek to tak opcjonalnie zupełnie. W zasadzie najważniejsze chyba będą koce, bo chciałabym, żebyśmy na początku rozluźnili trochę łydki. Dobrze, to zaczynamy. Na początku usiądziemy sobie w dowolnej, wygodnej pozycji. Jezu, mam nadzieję, że to wszystko działa. Dowolna, wygodna pozycja, może być z podparciem. Ja używam do tego koca. Wyciągnijcie pośladki. Usiądźcie na skraju tego koca, tak żeby oparły się Wasze guzy kulszowe. Ułóżcie sobie ręce luźno na udach, na kolanach. Wyprostujcie plecy, urośnijcie do góry. Skierujcie czubek głowy do sufitu. Broda lekko cofnięta. I teraz postarajcie się, żeby Wasza klatka piersiowa była w takim ułożeniu, żeby dobrze Wam się oddychało, żebyście nie musieli się spinać, tak? I później, jak będziecie gotowi, zamknijcie oczy i zaobserwujcie swój naturalny oddech. Spokojny wdech i wydech przez nos. Poczuj swoje ciało. Poczuj, jak z wydechem rozluźniasz się. Poczuj, jak opadają Twoje barki, ramiona. Poczuj, jak rozluźniają się dłonie, oczy, czoło. Rozluźnij szczękę i gardło. Rozluźnij brzuch. I wróć uwagą do oddechu. Zaobserwuj, które miejsca w ciele poruszają się wraz z oddechem. Czy jest to brzuch? Czy dolne żebra? A może cała klatka piersiowa? Być może czujesz też plecy? Ramiona. Po prostu zaobserwuj, czy czujesz w ciele oddech i w których miejscach. Spróbuj napełnić teraz brzuch jak balonik, skierować oddech do brzucha. Z wydechem, z każdym wydechem poczuj, jak się rozluźniasz. Nie staraj się zmieniać objętości swojego naturalnego oddechu. Po prostu spróbuj zmienić jego tor i skierować go zupełnie do brzucha.
Zrób jeszcze 10 spokojnych oddechów, a potem otwórz oczy. Przejdziemy do praktyki. Możecie rozłożyć sobie teraz jeden koc pod kolana, żeby było miękko. Jeśli Wam to nie przeszkadza albo macie grubszą matę, to możecie po prostu zostać na macie. A drugi koc. Z drugiego koca zrobimy wałek. Rolujemy drugi koc. W taki wałek, nie za cienki, nie za gruby. I wkładamy sobie ten wałek w doły podkolanowe. Przepraszam, muszę sobie zmienić mikrofon. Wkładamy w doły podkolanowe. W zasięgu ręki możemy mieć pasek. I sobie siadamy w ten sposób. Jeżeli ktoś z Was nie może siedzieć w klęku, nie może zginać nóg w kolanach ze względu na problemy z kolanami, zupełnie to jest dla niego nie okej, to można usiąść w dowolnej innej pozycji. To może być siad skrzyżny, chociaż często osoby, które mają problemy z kolanami, też nie mogą siedzieć skrzyżnym, więc spokojnie można po prostu wyprostować nogi, posiedzieć z nogami prosto. Dobrze. I zaplatamy palce dłoni, odkręcamy dłonie na zewnątrz, czyli z wdechem podnosimy ręce do góry, wyciągamy się. Staramy się nie wypychać dolnych pleców, podwijamy lekko kość ogonową, kierujemy pępek do kręgosłupa, dolne żebra skierujcie do góry, a za ręce ktoś Was ciągnie do sufitu. Oddal barki od uszu, spójrz przed siebie, czubek głowy jest do sufitu. Kilka spokojnych oddechów. Cały czas aktywnie wyciągamy się. Jeszcze jeden wdech i z wydechem skręt w prawo. Zostań tu przez 5 spokojnych oddechów. Z wdechem wróć do centrum, z wydechem skręć się w lewo. I wdech, wróć do centrum, opuść ręce, zmieniamy splot o jeden i jeszcze raz wyciągamy ręce do góry i z wdechem do góry, do przodu i do góry, wnętrze dłoń skierowane do sufitu, 5 spokojnych oddechów. Jeszcze jeden wdech i z wydechem skręć się w prawo. Wdech do centrum i wydech skręć się w lewo. Wdech do centrum. Z wydechem opuść ręce, rozluźnij. Jeszcze raz ręce w górę, wdech. Wyciągnij się tym razem wnętrza dłoni skierowane do siebie, ręce są szerzej. Jeżeli czujesz napięcie w barkach, możesz dać ręce jeszcze szerzej. Znów wyciągnij się.
Nie wypychaj dół pleców, pamiętaj o stabilizacji odcinka lędźwiowego, pępek do kręgosłupa. I z wydechem lewa ręka od dołu, prawa ręka od góry, łapiemy się dłoń za dłoń. Jeśli nie możesz się złapać dłoń za dłoń, złap się za pasek. Pasek jest przedłużeniem Twoich rąk. Możesz śmiało użyć też na przykład szalika albo paska do spodni. Patrz przed siebie, wyrównaj oba boki tułowia. I teraz pociągnij prawą ręką do góry, lewą do dołu. Nie pochylaj głowy, patrz cały czas przed siebie. I z wydechem rozluźnij ręce. Dobrze, przesuń teraz wałek nieco niżej, bliżej kostek i znów usiądź na nim. I ręce w górę, wdech, powtarzamy tym razem na drugą stronę, wnętrza dłoni skierowane do siebie, wyciągamy się przez chwilę. Brzuch stabilny, aktywny i lewa ręka od dołu, tak? Nie, prawa ręka od dołu, lewa od góry, na drugą stronę. Znów wyrównaj oba boki tułowia, patrz przed siebie. Jeżeli łokieć z góry napiera na Twoją głowę, to odsuń łokieć od głowy i wydłuż szyję, czubek głowy do sufitu. Rozluźniamy i wyciągamy ręce do boku, tak jakby ktoś nas ciągnął. Przedramiona równolegle do siebie, prawa ręka jest konarem, lewa jest pnączem, zaplatamy, łokcie spotykają się i łapiemy się dłoń za dłoń. Unosimy łokcie na wysokość barków. Rozluźniamy i znów wyciągamy ręce do boku. Jakby ktoś nam chciał wyrwać ręce ze stawów barkowych. I znów przedramiona równolegle do siebie. Teraz lewa ręka jest konarem, prawa jest pnączem. Zaplatamy od dołu, łokcie spotykają się, łapiemy się dłoń za dłoń lub możecie zostawić dłonie równolegle do siebie. I unosimy łokcie na wysokość barku. Rozluźniamy. Wyciągamy sobie wałek, odkładamy go na bok i siadamy po prostu na piętach. Zbliżamy kostki do siebie i teraz zaplećcie palce dłoni, pociągnijcie dłońmi do dołu. Jeżeli czujecie, że nie możecie, zobaczcie, ja mam proste ręce w łokciach w tej chwili. Jeżeli nie możecie wyprostować łokci, to wtedy bierzecie właśnie pasek. Możecie po prostu złapać się za niego w taki sposób, żeby ręce były na szerokość barków, tak? I wtedy na pewno wyprostujecie łokcie. Jednak jeśli nie macie problemów z tym, możecie spokojnie zapleść palce dłoni, unieść mostek, z wdechem oddalić ręce od ciała, otworzyć klatkę. Cały czas czubek głowy jest do sufitu, nie wypychamy żeber do przodu, pępek do kręgosłupa. Wdech. I z kolejnym wydechem, skłon do przodu, czoło na macie. Nogi są razem. Ręce kierują się za głowę. Za głowę i w zasadzie troszkę do sufitu. Tak jakby ktoś Was ciągnął za dłonie do sufitu. I z wdechem wracamy do góry, znów siadamy na piętach, rozluźniamy przez chwilę ręce. I zmiana splotu. I znów pociągnijcie do dołu, zobaczcie, czy prostują się łokcie. Jeżeli na tamtą stronę się prostowały, to na tą na pewno też. Kostki są razem. Wdech, odda ręce od ciała.
pępek aktywny, brzuch aktywny i z wydechem skłon do przodu. Połóż się na nogach. Uda są razem. Postaraj się mieć uda razem. Jeżeli z jakiegoś powodu jest Ci niewygodnie w ten sposób, to możesz rozszerzyć kolana. I skieruj dłonie delikatnie w stronę za głowę i do sufitu. I z wdechem podnosimy się, rozluźniamy ręce i przechodzimy do klęku podpartego. Wypychamy jedną piętę, żeby rozluźnić staw skokowy. I drugą. I klęk podparty. Dociśnij całe dłonie do maty. Zaczniemy sobie rozluźniać, rozgrzewać nadgarstki. Pobujaj się do przodu, do tyłu. I ręce na zewnątrz, palce dłoni na zewnątrz. Pobujajmy się na prawo, na lewo. I zrotuj sobie dłonie w stronę ud, w stronę kolan i do przodu, do tyłu. Powoli wracamy, jedna ręka po drugiej. I połóżcie teraz jedną rękę na wierzchu dłoni, rozluźnijcie nadgarstek. I drugą tak samo. I możecie teraz spróbować podejść troszkę bliżej kolanami do rąk i położyć obie ręce na wierzchu nadgarstków, ale pamiętajcie, żeby przenieść lekko ciężar ciała do tyłu, na nogi, żeby nie obciążać tak mocno nadgarstków. Doprostujcie łokcie. I też możecie się bardzo delikatnie pobujać. I wracamy. Jedna ręka po drugiej. Dobrze. Wracamy do klęku podpartego, gdzie ręce są pod barkami, kolana pod biodrami. Patrzymy w podłogę. Głowa sobie nie wisi. Wyciągamy prawą rękę i lewą nogę. Mocno odpychamy się lewą ręką od maty. Brzuch aktywny, pępek do kręgosłupa. Palce stóp skierowane są do podłogi. Noga aktywna, pięta wypchnięta. Zarówno noga, jak i ręka są w linii z tułowiem. I zostajemy na 5 oddechów. Zmiana. Prawa noga, lewa ręka, to samo, pozycja aktywna, 5 oddechów. I opuszczamy. Pozycja kot krowa, wdech, wklęsłe plecy, wydech, zaokrąglamy. I jeszcze raz wdech i wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I z kolejnym wdechem pozycja neutralna. Połącz duże paluchy stóp, kolana osobno. Wyciągnij się do przodu, połóż czoło na macie. Zaktywizuj tą pozycję. Ręce są aktywne, całe dłonie. Po pierwsze palce dłoni są rozszerzone. Łokcie oddalają się od maty. Tak jakby ktoś Cię ciągnął za dłonie do przodu, a jednocześnie pośladki kierujemy do pięt. Wydłużamy cały kręgosłup i kilka spokojnych oddechów. Powoli przejść do psa z głową w dół.
Możesz się poruszać dowolnie, się z głową w dół, tak żeby się rozruszać, rozluźnić też. Więc wszystkie chwyty dozwolone. Można zginać nogi w kolanach, przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Można poruszać głową, wydłużać boki tułowia. Można się lekko skręcać. Można zginać obie nogi. Dopiero później, jak będziecie gotowi, gotowe, to zostańcie w takiej statycznej pozycji psa z głową w dół. Dociśnij całe dłonie do maty, zroluj ramiona na zewnątrz. Głowa luźno między ramionami, plecy proste. Staramy się skierować guzy kulszowe do sufitu. Nogi aktywne, pięty mogą być lekko uniesione, jeżeli to pomaga Ci zachować proste plecy. I z wdechem przenieś kolana na matę. Przenieś biodra do maty. Pozycja kobry. Zasi pępek, zaktywizuj pośladki. I z wydechem przechodzimy sobie do pozycji dziecka, ale tym razem nasze łydki, golenie są równolegle do siebie. Nogi mogą być troszkę na szerokość bioder. Pozycja dziecka, ręce wysunięte do przodu. I uwaga, z wdechem podnosimy się do góry na kolanach. Wyciągamy ręce wysoko. I z wydechem wracamy znów do skłonu. Będziemy robić powitanie słońca z klęku. I wdech, klęk podparty. I wydech, pies z głową w dół. I z wdechem przenieś ciężar ciała na ręce, tak jak do deski, ale opuść kolana, opuść biodra. Kobra. Zasany pępek, pośladki aktywne. Aha, i z wydechem znów przechodzimy sobie do pozycji dziecka. I wdech, podnosimy się na kolanach, wyciągamy się. I wydech, skłon, wracamy. Wdech, klęk podparty. Wydech, pies głową w dół. I z wdechem kobra. I wydech, wracamy. Klęk podparty. Znaczy nie klęk podparty, przepraszam, pozycja dziecka. I wdech, ręce w górę. I wydech, pozycja dziecka. I wdech, klęk podparty. Wydech, pies z głową w dół. I z wdechem przenosimy ciężar ciała na ręce, kobra, opuść kolana. I wydech, dziecko. I z wdechem wyciągnij się na kolanach. I wydech, skłon. I wdech, klęk podparty. Wydech, pies z głową w dół. I z wdechem, kobra. I wydech, pozycja dziecka. I wdech, góra, ostatni raz. Wydech, pozycja dziecka. I wdech, klęk podparty. Wydech, pies z głową w dół. I zostajemy się z głową w dół. Możesz połączyć stopy. Podnieś teraz prawą nogę wysoko do góry. Palce prawej stopy są skierowane do podłogi. Pięta wypchnięta. I biodra wyrównujemy. Opuszczamy prawą nogę, lewa noga to samo. I opuszczamy lewą nogę, stopy są znów na szerokość bioder. I przejdź do deski. Opuść kolana, zagnij ręce w łokciach, kurcza turanga. I wdech, znów kobra, kolana zostają na macie. I wydech, pies z głową w dół. Powtórzymy. Jeżeli chcesz robić pełną czaturangę, nie musisz opuszczać kolan na matę.
Możesz równie dobrze robić też pełnego psa z głową w dół, czyli mamy opcję. Powtórzymy to 10 razy. Przenosimy się ciężar ciała do deski, opuszczamy kolana, zginamy ręce w łokciach i wdech góra. I wydech pies z głową w dół. I jeszcze raz. Deska na wdechu. Można tutaj albo opuścić kolana, albo zrobić pełną czaturankę. Zginamy ręce w łokciach. Wdech, pies w górę. Tutaj też kolana albo na macie, albo oderwane są od maty. I z wydechem pies z głową w dół. Zrobiłyśmy już 3, jeszcze 7. Deska. Czaturanga. Wdech, pies w górę lub kobra. I wydech, pies z głową w dół. Jeszcze 6. Deska. Czaturanga. Pies w górę. I pies z głową w dół. Jeszcze 5. Deska, wdech. Wydech, czaturanga. Wdech, pies w górę lub kobra. I wydech, pies z głową w dół. Jeszcze 4. Deska. Wydech, czaturanga. Wdech, pies w górę lub kobra. I wydech, pies z głową w dół. Jeszcze 3. Deska. Czaturanga. Pies w górę. Pies w dół. I jeszcze 2 razy. Deska. Czaturanga. Pies w górę. I pies głową w dół. I ostatni raz. Deska. Wdech. Wydech. Czaturanga. Wdech. Pies w górę lub kobra. I wydech. Pies głową w dół. Przechodzimy do klęku podpartego. Rozluźniamy się chwilę. Puszczamy barki, puszczamy brzuch, puszczamy głowę. Uspokój oddech. Potem połączy duże paluchy stóp, kolana osobno, wyciągnij ręce. Pozycja dziecka, rozluźnij się. Kilka spokojnych oddechów w pozycji dziecka. Rozluźnij ręce. Możesz pozwolić im zgiąć się w łokciach. Spróbuj rozluźnić barki. Możesz poruszać głową. Tak jakbyś chciała rozmasować sobie czoło. I jak będziecie gotowi, przejdźcie z powrotem do psa z głową w dół. Stopy są na szerokość bioder. Unosimy pięty wysoko do góry. Zostajemy na nasadach palców stóp i zginamy nogi w kolanach. I przez chwilę tak zostajemy, przez 5 oddechów. Mocno odpychamy się dłońmi od maty. Uda są dosyć blisko klatki piersiowej brzucha. Po 5 oddechach spójrzcie przed siebie, podejdźcie stopami do dłoni, zostawcie stopy na szerokość bioder, zegnijcie lekko nogi w kolanach, złapcie się za łokcie i puśćcie głowę luźno, tułów luźno, poczujcie jak grawitacja przyciąga Was. Wdechem kręg po kręgu, podniesiemy się do góry. Dobrze. Zanim przejdziemy dalej, postawcie sobie klocki lub książki, albo jakąkolwiek podpórkę w okolicy przodu maty. Można sobie też koc odłożyć na razie na bok. Dobrze.
i stajemy w Tadasanie. Stopy razem. Nogi aktywne. Nie przeprostowujemy nóg w kolanach. Kość ogonowa podwinięta. Ręce aktywne po bokach ciała. Mostek uniesiony. Czubek głowy do sufitu. I broda lekko cofnięta. Brzuch aktywny. Pępek do kręgosłupa. Nie wiem, czy mówiłam. I kilka spokojnych oddechów w Tadasanie. I z wdechem podnosimy ręce do góry, Urdhva Hastasana. Wnętrza dłoni skierowane do siebie, barki od uszu. Jeżeli czujecie napięcie w barkach, to dajcie sobie ręce szerzej. I uwaga, z kolejnym wdechem podnosimy się na palce stóp. Pięty są w górze i utrzymujemy równowagę. Spójrz przed siebie. Opuść pięty. I z kolejnym wydechem zegnij nogi w kolanach, przejdź do Utkatasany. Pochyl się lekko do przodu. Zaciśnij kolana. Upewnij się, że widzisz duże palce stóp, żeby nie przekraczać stawu skokowego. Wypłaszcz plecy. Zostań przez 5 oddechów. I z wydechem połączcie dłonie na mostku. Skręćcie się w prawo. Lewy łokieć zahaczony o prawe kolano. Wyrównujemy kolana, wyrównujemy biodra. I zostajemy na kolejne 5 oddechów. I wdech, góra. I z wydechem połącz dłonie na mostku, skręt w drugą stronę. I też wyrównaj kolana, wyrównaj biodra, zostań na 5 oddechów. I wdech, góra. I spróbujcie teraz podnieść pięty. Cały czas będę z Utkatasan. Opuszczamy pięty i z wydechem skłon do przodu, ręce na klockach, Ardha Uttanasana, plecy proste, nogi aktywne, lekko ugięte, prawda? Nie przeprostowuję nóg, one są lekko ugięte, zrolowane uda do wewnątrz i kieruję guzy kulszowe do sufitu. Mimo, że zakres mam większy w tym momencie, mogłabym położyć równie dobrze ręce na podłodze, to taka praca nóg powoduje, że ja nie muszę kłaść rąk na podłodze, żeby rozciągać tyły nóg. Dobrze, i teraz ciężar ciała na lewą stopę i podnosimy prawą nogę do góry. Znów palce są stopy skierowane do podłogi. Pięta wypchnięta. Spróbuj oderwać ręce od klocków, zabalansować, połączyć dłonie na mostku. Zegnij lewą nogę w kolanie i odstaw prawą stopę do tyłu do wojownika pierwszego. Podnieś tułów, ustaw biodra, lewa noga zgięta, biodra są skierowane na wprost. I jak będziesz gotowa, gotowy, wyciągnij ręce do góry. Cały czas podwijaj też lekko kość ogonową. I z wydechem pochyl się do przodu. Cały czas lewa noga jest lekko zgięta. I prostujemy lewą nogę, opierając ręce na macie, najlepiej na klockach. Tak, żeby zachować proste plecy. Ręce są na razie pod barkami. Ustaw biodra na wprost. Postaraj się przenieść lekko ciężar ciała na prawą stopę. Lewa noga też jest aktywna. Jeśli możesz, spróbuj wyciągnąć się do przodu, przenieść ręce lub klocki do przodu, wyciągając się
wyciągając kręgosłup, ale staraj się nie zaokrąglać pleców, więc jeżeli to jest za dużo, to zostaw ręce na wysokości barków. Dobrze. I zginamy lewą nogę w kolanie i teraz przenosimy sobie ręce i klocki do przodu, znów na wysokość barków i podnosimy prawą nogę do góry. Możecie dostosować wysokość. Palce prawej stopy są skierowane do podłogi. Unieście łuk lewej stopy, tak żeby Wam było łatwiej stać. I odkładamy prawą stopę, odpoczywamy. Artha Uttanasana, znów skierujcie guzy kulszowe do sufitu. Ciężar ciała na prawą stopę, lewą nogę podnosimy do góry. Palce lewej stopy do podłogi, biodra są równo. Ściągamy lekko lewe biodro do dołu. I spróbuj oderwać ręce od klocków, zabalansować, połącz dłonie na mostku. Patrzysz w podłogę. Zegnij prawą nogę w kolanie, odstaw lewą stopę, tak jak do wojownika pierwszego. Prawa noga zgięta. Ręce jeszcze na klatce, ustawiamy biodra, ustawiamy porządnie nogi. Jak będziecie gotowi, podnieście ręce do góry. Nie musicie robić dużego kroku do tyłu lewą nogą. Może być to mały, ja zrobiłam mały, jak widzicie. Nie ma problemu. I z wydechem zaczynamy pochylać się do przodu, tak jakby ktoś nas ciągnął, prawa noga zgięta. I dopiero jak już jesteśmy w dole, zaczynamy sobie prostować prawą nogę. Możecie wziąć klocki. Zroluj lewe udo do wewnątrz, prawe biodro lekko do tyłu. Wyciągnij klocki, wyciągnij kręgosłup, wyciągnij ręce. I zajmij prawą nogę, podnieś lewą. Uttanasana. Teraz dajcie sobie stopy na szerokość bioder, zegnijcie nogi w kolanach i spróbujcie złapać się za duże paluchy stóp. Wdech, wydłuż się, wydłuż klatkę, wydłuż kręgosłup i z wydechem spróbuj doprostować nogi, kierując głowę do maty i rozluźniając barki. Możecie też łokcie skierować bardziej do goleni, do łydek. I wdech, spójrz przed siebie, zegnij nogi, włóż dłonie pod stopę. I z wydechem znów doprostuj na tyle, na ile możesz. Możesz oczywiście pracować ze skiętymi nogami w kolanach. I wdech, zegnij nogi w kolanach, wyciągnij dłonie spod stóp. Zaokrągli plecy, kręg po kręgu podnieś się. To Tadasana. Dobrze, możecie teraz położyć sobie ręce na biodrach. Ja się trochę odsunę, żeby nie kopnąć klocka. Będziemy podnosić nogi do góry, czyli właśnie będziemy pracować z tym mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Ciężar ciała na prawą stopę i podnosimy lewą nogę do góry. Obciągamy piętę. Znaczy nie pięty, tylko palce. Trzymamy 5 oddechów. Opuszczamy. I na drugą stronę to samo. Wyciągamy i trzymamy 5 oddechów. I powtarzamy. Ciężar ciała na prawą stronę. Wyciągamy lewą stopę. Lewą nogę.
I druga strona. Pięć oddechów. Super. Dobra, wracamy na początek maty. Ręce w górę, wdech. Zagnij nogi w kolanach, utkatasana. I zaczynamy sobie schodzić coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Otwieramy kolana i schodzimy do samego dołu. Ręce wyciągnięte do przodu. Staramy się, żeby pięty zostały na macie. Jeżeli się odrywają, to nic nie szkodzi. Możecie się podtrzymać wtedy bardziej z przodu, tak? Jeżeli się dzieje coś takiego, to postarajcie się, żeby ta pozycja była stabilna. Nie musicie też się tak mocno wyciągać. Dobrze. I powoli siadamy sobie. Możecie połączyć podeszwy stóp. Złapać się za palce stóp, za stopy. Wyciągnąć kręgosłup. I skierować kolana na zewnątrz, do podłogi. Kilka spokojnych oddechów, czubek głowy do sufitu. Plecy proste, patrzymy przed siebie. Dobrze. Dobrze, weźmiemy sobie teraz coś do siedzenia, coś pod pośladki. Możecie wziąć koc, najlepsze to będzie. I siadamy. Siadamy sobie na tym kocu, nogi proste, dandasana. Ręce możecie położyć sobie po bokach koca. I podnosimy prawą nogę do góry, 5 oddechów. Opuszczamy i lewa noga. Opuszczamy i jeszcze raz prawa noga. I lewa noga. Opuszczamy, zginamy nogi w kolanach, przyciągamy się, łapiemy się za kolenie, unosimy mostek, otwieramy klatkę i przenosimy ciężar ciała lekko do tyłu. To jest najprostsza wersja nawasany w pozycji statku. Cały czas klatka piersiowa jest otwarta, mostek uniesiony. Dobrze, i łapiemy się pod kolanami i teraz będziemy krzyżować sobie golenie w ten sposób. Zrobimy kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Powinniście poczuć delikatną pracę na okolicy pachwiny, też brzucha. Wracamy, znów łapiemy się za kolenie. I złapcie się pod kolanami. Doprostujcie lekko nogi. 90 stopni między łydkami a udami. Ale cały czas trzymamy się pod kolana. Unosimy mostek, plecy proste, broda lekko cofnięta. I zaczynamy sobie teraz zginać, czyli jedna noga jest zgięta, druga wyprostowana. Tak, jedna noga całkowicie, stopa jest skierowana do podłogi, a druga całkowicie wyprostowana. Wracamy. I przez chwilę łapiemy się za kolenie. Odpoczywamy. Możecie odstawić stopy. I znów łapiemy się pod kolanami. Łydki są równolegle do podłogi. I tym razem spróbujemy
oderwać ręce spod kolan. Obciągamy palce stóp, ściskamy kolana. I odpoczywamy. Dobrze. I ostatni wariant. Łapiemy się znów pod kolanami. Unosimy sobie nogi troszeczkę do góry, łydki równolegle do podłogi. No i prostujemy nogi na tyle, na ile jest to możliwe. Cały czas trzymamy się pod kolanami. Spróbujcie teraz położyć przedramiona na podłodze i zostawić nogi wyprostowane. Dobrze. I wracamy. Siad skrzyżny, połóżcie ręce na kolanach, rozluźnimy się trochę. Kółeczka, 5 kółek w jedną stronę. I 5 kółek w drugą. Dobrze. I przejdźcie do psa z głową w dół. Uwaga, z wdechem przeniesiemy prawą nogę do przodu między dłonie. I lewa pięta z tyłu zostaje w górze. Jeżeli macie potrzebę, podłóżcie sobie coś pod kolana, jeżeli macie cienką matę, bo potem będziemy opuszczać kolano lewe do podłogi. Prawe kolano jest nad kostką i podnosimy się do góry, o, ręce w górę. Lewa pięta jest z tyłu w górze i wypychamy piętę do tyłu. Zostajemy 10 oddechów. I zginamy lewą nogę w kolanie, opuszczamy kolano do maty, opuszczamy też biodra. Pamiętajcie, że prawe kolano ma być nad kostką, więc jeżeli potrzebujecie zrobić modyfikację nóg, to zróbcie to. Zasysamy pępek i jeszcze jednocześnie troszkę otwieramy też klatkę. Z wydechem opuszczamy ręce, kładziemy je na podłogę, możecie wziąć klocki. No i troszkę tak się zawieszamy na tym biodrze, żeby jeszcze pachwiny rozciągnąć, które popracowały dziś. I przechodzimy do psa z głową w dół. I z kolejnym wdechem lewa noga do przodu między dłonie, prawa pięta z tyłu w górze. Podnosimy ręce, wypychamy piętę. Opuszczamy prawe kolano. Zostajemy w takim wydłużeniu. Lewe kolano nad kostką. Pępek do kręgosłupa. Dół brzucha wypłaszczony. Jak mówię wypłaszczony, to chodzi mi bardziej o to, że po prostu podciągacie dół brzucha do góry. I z wydechem opuszczamy ręce. I kierujemy biodra do dołu. Poczucie właśnie takie trochę grawitacyjne rozciąganie pachwiny.
Dobrze. I powoli. Pies głową w dół. Dobrze, możecie przenieść prawą nogę do przodu do pozycji gołębia, prawe kolano do przodu, prawa stopa w okolicy lewej pachwiny, wyrównujemy biodra i możecie położyć swój tułów na nodze, a głowę na dłoniach złożonych. Można też wyciągnąć ręce do przodu. Rozluźniamy się. Jeżeli podnieście się, połóżcie całe dłonie na macie do takiego lekkiego wygięcia, tak jakbyście byli w pozycji kobry, tylko że jedna noga jest z przodu. Otwórzcie klatkę, możecie położyć ręce na opuszkach palców lub całe dłonie na macie. I skierujcie lewe biodro do maty. Do maty, do prawej stopy. Dobrze, i zmieniamy stronę. Można sobie, jeżeli macie ochotę, przejść do psa na początku, a potem lewe kolano do przodu, prawe biodro kierujemy do dołu, do maty i układamy się na lewej nodze. Wy się układacie na lewej nodze, jestem w górze, bo mi mikrofon przeszkadza. I z kolejnym wdechem podnosimy się do góry. Ręce są na macie. Mogą być opuszki palców. Otwieramy klatkę. Prawe biodro wciągamy do maty. A potem tą prawą wyprostowaną nogę przenosimy do przodu. I kładziemy się na plecach. Przyciągamy kolana do klatki. Przez chwilę rozluźniamy się. A teraz zostaw prawą nogę, złap się za goleń prawej nogi, a lewą odłóż, wyprostuj, odłóż na matę. Palce lewej stopy są do sufitu. I staramy się zostawić tą lewą nogę prosto. Jeżeli lewa noga się nie prostuje, to znaczy, że trzyma nas mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jeśli tak jest, jeżeli noga się zgina, to troszeczkę odpuśćcie przyciąganie prawej nogi do klatki. Zmiana, prawa prosta, lewa zgięta. Lewą przyciągamy do klatki, prawą prostujemy. Obie stopy na macie i rozluźniamy odcinek lędźwiowy, czyli poruszamy miednicą, taka pozycja kot-krowa, tylko że na leżąco. Czyli
czyli poruszacie miednicą góra-dół. I próbujemy sobie podłożyć coś pod pośladki, znaczy nie pod pośladki, tylko pod kość krzyżową. Jeżeli macie klocek, to super, jeśli nie macie klocka, to weźcie książkę. Ja podkładam sobie pod kość ogonową na tym najwyższym. Pamiętajcie, że zawsze do tej pozycji wchodzimy z leżenia. Nigdy nie kładziemy najpierw klocka, a potem się kładziemy, tylko zawsze najpierw leżymy, podnosimy biodra i podkładamy klocek. Jeżeli dla Was jest to zbyt intensywne lub macie po prostu książkę, no z książką ciężko będzie to zrobić, no to wtedy po prostu podłóżcie się sobie w ten sposób. I wtedy możecie też doprostować nogi, ale tylko jeżeli dolny odcinek pleców Was nie boli. Ręce mogą być po bokach ciała lub można zapleść palce dłoni i zrolować ramiona do kręgosłupa, do wewnątrz. Że przy menstruacji zostajemy, a jeżeli czujesz się dobrze na klocku, stabilnie, to możesz spróbować podnieść nogi do góry. Jeżeli taka wysokość nie odpowiada, możesz zejść niżej i dopiero podnieść nogi do góry. Powoli opuszczamy nogi. Wyciągamy klocek, unosimy biodra, wyciągamy klocek i kręg po kręgu odkładamy. I na chwilę zostawcie sobie stopy na szerokość maty. Oprzyjcie kolano o kolano i palce, duże paluchy stóp skierujcie do wewnątrz i zostańcie tak. Powoli przyciągamy jeszcze nogi do klatki, rozmasujcie dolne plecy. Ręce szeroko, wdech. Z wydechem przenosimy nogi na lewą stronę, a łopatki i barki zostają sobie na macie. Głowę możemy skręcić w prawo. Jeżeli odrywa Wam się
prawy bark, to możecie sobie na przykład położyć wyżej nogi, położyć na wałku, na kocu albo na klocku. Wdech do centrum i z wydechem przenosimy na drugą stronę, czyli teraz nogi idą na prawą stronę, a głowa na lewą stronę. Ja zostanę na tej jednej stronie, bo mam niestety znów mikrofon. Dobrze, i wracamy do centrum. No i możemy sobie jeszcze połączyć podeszwy stóp i na chwilę zostać w takiej Supta Baddha Konasana. Tylko ja dzisiaj proponuję położyć sobie stopy nieco wyżej, na wałku na przykład, albo na klocku, albo na kocu. Łączymy podeszwy stóp, kolana osobno, kolana na boki. No i zostajemy sobie przez chwilę. Jeżeli chcecie się już na przykład ubrać do relaksu, bo później tylko bezpośrednio sobie wejdziecie do relaksu, to możecie to zrobić. I teraz sobie prostujemy nogi, możemy podłożyć sobie ten wałek pod kolana. Nogi sobie opadają luźno na boki, stopy. Ręce sobie też macie troszkę szerzej, możecie się przykryć, możecie podłożyć koc pod głowę, możecie się ubrać. Układamy się wygodnie, tak żeby nic nam nie przeszkadzało, żeby żadne pomoce nam nie przeszkadzały, żeby nam było ciepło. Więc jeśli potrzebujecie się ułożyć, potrzebujecie chwilę czasu na to, żeby się ułożyć, to macie. Możecie też zrobić równie dobrze pauzę. Najpierw się ułożyć, a później włączyć relaksację. Jak już się ułożysz spokojnie, swobodnie i wygodnie, to skieruj uwagę do ciała, zaobserwuj, czy są jakieś miejsca w ciele, które są napięte. Jeśli tak, to świadomie z wydechem rozluźnij je.
A potem skieruj uwagę do dźwięków. Zaobserwuj dźwięki, które są wokół ciebie. Skieruj uwagę do dźwięku, który jest najbliżej. Skieruj uwagę do dźwięku, który jest najdalej. Skieruj uwagę do punktów Twojego ciała, które stykają się z matą, z podłogą, z pomocami do jogi. Skieruj uwagę do palców stóp, podeszw stóp, pięt, wierzchu stóp, kostek, goleni, łydek, kolan, ud, miednicy, pośladków, brzucha, pleców, klatki piersiowej, łopatek, obojczyków, barków, ramion, łokci, przedramion, nadgarstków, wnętrz dłoni, zewnętrznych części dłoni, palców dłoni. Skieruj uwagę do gardła, brody, ust, nosa, oczu, uszu, brwi, czoła, czubka głowy, tył głowy, szyi, skieruj uwagę do całej prawej nogi, całej lewej nogi, całej prawej ręki, całej lewej ręki, całego tułowia, całej głowy. Całe ciało jest rozluźnione.
Kieruj uwagę do oddechu. Obserwuj swój naturalny oddech. Licz oddechy od 10 w dół. Jeśli się zgubisz, to zacznij od początku. Powoli wróć świadomością do ciała. Delikatnie poruszaj palcami dłoni, palcami stóp. Możesz poruszać dowolną częścią ciała. Powoli zacznij zginać nogi w kolanach. A potem przekręć się na bok. Jeszcze zostań chwilę na boku. Jak będziecie gotowe, gotowi, podnieście się przez bok. Albo możecie oczywiście zostać dłużej w relaksie, jeśli taką macie potrzebę. Jesteście w końcu u siebie w domu. A ja bardzo dziękuję za dziś. No i zapraszam na inne praktyki online. A jeśli macie ochotę, zapraszam również stacjonarnie do studia. Teraz relaks przy Raszyńskiej 15. Zapraszam. Do zobaczenia.